No wyjedzie. Chyba, że się zepsuje, nie wiem. Może się stanie. Piwo pojechało dalej. Szanowni Państwo, kolejny skład towarowy. Tutaj jedną ciekawostką, o której ja już wiem, to będzie, zobaczymy, co to się potwierdzi. Trakcja podwójna to będzie taki specjalny, charakterystyczny pociąg towarowy, który można było widywać, spotkać przede wszystkim na liniach górskich. Tam, gdzie była potrzebna bardzo duża moc, niestety jedna lokomotywa nie wystarczała. Także lokomotywy pracowały w trakcji podwójnej. I nie ma tutaj żadnego sterowania z jednej kabiny. Tutaj musiała być współpraca dwóch maszynistów, oni musieli rozumieć się bez słów. Także proszę zwrócić uwagę, teraz możemy pociąg w jednej kabinie prowadzić nawet dwie, trzy lokomotywy. Teraz jest to uproszczone. Dawniej było o wiele trudniej. Szanowni Państwo, druga niespodzianka przygotowana na dzisiejszy występ. I potwierdza się to, co mówię, przeróżne towary, ładunki można było wtedy spotkać. Ale odnośnie tego ładunku nadzwyczajnego, o kilka słów poproszę kolegę znawcę tematu motoryzacji. Tak, stare auta. Były produkowane przez 26 lat, troszkę w minionej formie. Tu mamy wersję 105 oraz wersję towarowo-osobową, czyli boską. Myślę, że każdy z Was już kiedyś widział, jak wyglądają składy, którymi prowadzone są również samochody z fabryk. Są to bardzo długie, jednolite składy. Natomiast tutaj mamy różnego rodzaju wagony. Dawniej nie było niczym dziwnym, że można było iść do kasy towarowej. Powiedzmy, mam do przewiezienia samochód, ciągnik, bądź cokolwiek innego i można było taki przedmiot przewieźć. Przedostatni wagon, bardzo, bardzo też ciekawy wagon do przewozu różnego rodzaju paliw. I ostatni, tutaj w poprzednim składzie nie mieliśmy takich wagonów, wagon do ładunków sypkich, czyli na przykład piachu, zbiru bądź węgla. Oczywiście w dzisiejszych składach takie wagony także o podobnej konstrukcji kursują. Niemniej jednak one są o wiele większe, bardziej ładowne. Wiadomo, technika się przez lata zmienia. No to ja może jeszcze raz poproszę o kilka słów na temat motoryzacji. W jakich latach produkowane były te syreny? Jestem też ciekawy, czy to własność Skansenu, czy to prywatna kolekcja kogoś tutaj z Państwa. No. Piękne maszyny. Jeśli mogę, kolegę, jeszcze kilka słów na temat motoryzacji, no i transportu właśnie dawniej. Jest to syrena, tutaj mamy syrenę 105 oraz Boston. Jest to jedyny całkowicie polski samochód. Pierwszy został zaprezentowany w 1957 roku, natomiast ostatni, jak tu widoczna syrena Boston, w 1983, kiedy to zakończono produkcję. Przez lata auto było tak naprawdę jedynym możliwym dostępnym środkiem komunikacji. W latach 90. już nieco pogardzane, znikały z naszych dróg. Natomiast w tym momencie przeżywają swój renesans. Auta są z kolekcji Muzeum Techniki im. Władysława Tryca, także zapraszamy do rozmowy. Myślę, że wśród Państwa miłośników kolei, miłośników transportu kolejowego też znajdzie się wielu takich, dla których to jest też przepiękny okaz do podziwiania. Ja osobiście uważam, że wszystko, co jest związane z historią kolei, historią motoryzacji, a w szczególności motoryzacji polskiej czy polskiej technicznej, należy zachowywać dla potomnych. Także mamy tutaj piękne połączenie historii i motoryzacji, i kolejnictwa.